Sprowadzenie Jana Ełu zaogniło i tak już napiętą sytuację. Mimo iż Janek w następnych dniach na szkolnej nie bywał, to atmosfera kłótni i niepokoju rozwijała się w najlepsze. Druga połowa miesiąca to również pustki w kieszeniach naszych bohaterów i niecierpliwe oczekiwanie na przelew z krakowskiej YouTuby. Więc wypominanie sobie, co kto kupował i za co płacił, jest na porządku dziennym. Zapraszam do kolejnej części serialu Uniwersum, sezon 2019. 15 marca Conan dostał certyfikat pochodzenia genealogicznego od Józefa Klemensa Piłsudskiego. Mówiłem dla was, całą prawdę, że mojego taty siostrę rodzoną trzymał. Jestem prawnukiem. Potwierdzony czym? Na zimę. Akurat tym. Podpisany przez prezesa. Jeszcze raz pokażę, no bo kurde, niech ludzie przeczytają. Jak to jest z tą sprawą? Będziesz się poprowadzał, czy nie? Jest pismo. Proszę, no, pismo nie dotykać. No jest, napisał, ja podpisałem się. O Jezus, wpadłeś kurde w kadr. No. Niestety. Chyba teraz każdy uwierzy. Cała Polska, że mój pradziadek kim był? Pytam was młodzież. Czego? Ale przepraszam bardzo, ja w rządzie mam... Czego był marszałek? O co walczył? Bo ja jestem... Wywalczył, że Polska była od morza do morza. I wam nie powiem, bo morze mamy, jak od morza do morza? Przegonię Moskala! O wymordowanie jak najszybciej. Nie to pisane. Weźcie historię starodawną. Przepraszam bardzo. Ten człowiek, który teraz trzymam. To proszę powiedzieć, że... To jest ważna postacia. Mnie. To jest... Przyłóż ciotkę o pożegnanie. To jest film pożegnalny. Po prostu nie będzie mnie tutaj. Nie będzie niczego. Tak samo. To... Jest dowód wiarygodny. W ramach ciekawostki podrzucam screeny z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, który pokazuje całą genealogię marszałka w linii prostej. Screen skupia się na linii prostej od naczelnika. Obawiając się, że ktoś może nadinterpretować, nie. Ten Krzysztof na samym dole ma inne nazwisko, inną datę urodzenia i innych rodziców. 16 marca major pokazuje zdjęcia żołnierki i żołnierza, którzy już niebawem zostaną przez Conana postawieni w bardzo niezręcznej sytuacji podczas słynnego widzowskiego grilla. O, właśnie. Kłam? Nagrywaj kłam, nieprawdę mu. Zamknij to kurwa dupę, kurwa. Masz swój kanał, pilnuj swojego kanału. Chciałem pokazać właśnie. Zamknij tą dupę, kurwa, swojego kanału pilnuj. Tak mnie się pozbędziesz. Już w poniedziałek jedź te pismo zdawaj. Ja nie będę zdawać pismo żadne. No a? Zdawaj te pismo, jest podpisane. Ja czekam tylko, żeby ty mnie wykończył. O! O! Na swoją ukochaną śmierć czekam. To, o, widzicie? Już znów gada głupoty. Żeby... Po co to robiłeś? Przypomnijmy, w dniu wczorajszym major się inhalował w samochodzie, a Conan karetkę na niego wezwał. Powiedz na kanale prawdę! Zamknij tą dupę, kurwa, śmierdzącą grubą! Następnie major wyjaśnia nam, że zakłada działalność, żeby podatki mniejsze płacić. Krzysiek zaczyna jakieś dziwne szantaże emocjonalne i w ogóle afera nie z tej ziemi, nie wiadomo o co. Wszystko to puentuje przewrażliwienie na punkcie afery związanej ze strychem. Nie marzy! To się zgadza. Ja pamiętam. Jak? Ja chciałem zadać tobie pytanie, tak? Przepraszam bardzo, ale ja teraz nagrywam. Proszę mi nie przeszkadzać, to jest mój kanał. Nie denerwuj się. No, a to czemu on się wtrąca? Nie, ale jedno... Bo pytanie chciał zadać. Pytanie. Ale ja chcę porozmawiać z tym człowiekiem. Ale jedno tylko pytanie. No. Czy ta jastarnia, wysepka, powiedz mi, czy tam mieszka człowieku, nie? Czy jest duża? Średnia? Nie. Jaka taka jest? 4000 mieszkańców. No. Mało, 4000 mieszkańców. Tak, dobrze, Krzysiek, kończ, już major będzie rozmawiał. A nie, to będzie trwało nie wiadomo co, ty wygadujesz. Ubrania były, tam były paczki, też odbieraliśmy, po prostu cały i on kiedyś na górze jego była. Ty już na tą górę nie pokazuj, bo to na tej górze to tam wiadomo, kto tam siedzi, nie? Dobrze, na ten temat proszę nie, tak. Ja nic nie powiedziałem na ten temat. Że na strychu?
No, na górze, no. Podsłuchuję. Dobrze, ty nie powinieneś takich rzeczy po prostu... Ja żartuję i to wszystko, co jest nagrywamy, jest fikcją. O, no zobaczysz. To jest fikcją. A wy mówicie, że ja alkoholik jestem, cholera jasna. Jaki alkoholik? O, obiad będę jadł. Ktoś, kto od dłuższego czasu skutecznie podszywa się pod YouTube, kolejny raz wkręca Majora. 2018 podatek z YouTube i zadzwonili do mnie i bardzo serdecznie podziękowali mi za to. I po prostu chciałem na ten temat to właśnie powiedzieć, że też pozdrawiam serdecznie YouTube. A atmosfera w Belwederze coraz bardziej napięta. Będę dzisiaj nagrywał i też będziesz się wtrącał? Proszę pana? No, czemu ja sam nagrywam, jest spokój, cisza? Bo ty jesteś po prostu osobą popularną i każdy musi się ciebie słuchać. Dobra lupa. Już przeklinasz? Już zacząłeś przeklinać? Niedziela. I przyklinać. A to bożny jest. Stanowi bożny. 18 marca dochodzi do eskalacji. Czarę goryczy przelało oddanie Opla Astry do komisu. Teraz czekam, bo właśnie remont, kupiłem samochód, wszystko opłacałem i ogółem tyle mi kosztował samochód, a Krzysztof Kononowicz nie chce bramy otworzyć. I jakiś prawnik, nie wiadomo jaki, ponapisywał. Szanowni Państwo, otrzymałem piątkę. Ja kupiłem, przepraszam bardzo, jak kupiłem ten samochód, ile węgla było przywiezione? Przepraszam. Palety, kurwa, to dla Ciebie kupiłem? Przepraszam sobie, Lublina. Przepraszam bardzo, Panie Wojciechu, daj mi Pan przeczytać list. Nie krzycz na mnie. Ja nic nie tylko mówię. To ja zaraz wychodzę, jak nie... Piątek 8 marca 2019 roku. Idę na komendę od razu. Szanowny Panie Krzysztofie, przecież tylko i wyłącznie dzięki Panu ludzkie dowiedzieli się, kim jest Wojciech S. Pseudonim Major. Podatki płacę. Przepraszam bardzo. Proszę nie przerywać. Wypromował. Kononowicz nie płaci. Ja proszę. No dalej, bo nie płacisz podatki. Ja proszę nie przerywać. To nie nagrywaj. Wypromował się... Pan... Chciałeś nagrywać sam. Maryn musi co miesiąc płacić za mieszkanie, bezwzględnie. Ile? 50 tysięcy. Przepraszam bardzo, daj mi dalej czytać. Jako potwierdzenie moich słów podaję akt prawny regulujący tę kwestię. 2. Maryn musi pomagać w pracach przydomowych. TJ piłować drzewa, rozpalać w piecu, kosić trawę, dbać o porządek wokół domu, w domu, przygotowywać posiłku, udostępnić samochód Opla Astrę. Nie może... Masz Lublina zarejestrowanego. Przepraszam bardzo, no. Jeszcze nie kończyłem czytać. Dziękuję. Samochód Major, gdy kupował, to teoretycznie w lwiej części za pieniądze, które Krzysiek uzbierał na lajcie na jego kanale, na Majorowym kanale, pod nieobecność Majora i bez zgody Majora. Tam była taka sytuacja, że Krzyśka wkręcali, że Major nie żyje, a Major poszedł zapewne na nitro spacer. Czy zatem były to pieniądze Krzyśka, czy Majora, czy może wspólne? Wszystko to mętne, zresztą jak zwykle na szkolnej wszystko jest mętne, więc Warmianin czuje się tak trochę, jakby to Major oddawał jego własność bez jego zgody, nie dzieląc się pieniędzmi. Krzysiek odczytuje jakieś prawo, nie wiem, wymyślone chyba przez Agatę, na podstawie którego oczywiście jest upoważniony do zabrania Majorowi samochodu i wszelkiego mienia. Podstawą miało być to, że Major mu nie płacił czynszu i zalega z pieniędzmi. Problem tylko w tym, że panowie właśnie nigdy między sobą nie ustalili żadnego czynszu, a jedyne co było ustalone to to, że Major ma Krzyśkowi w domu pomagać. Warto zauważyć, że Krzysiek poza mediami nie ponosi żadnych kosztów funkcjonowania swojego domu. W sensie jest zwolniony z podatku od swojego domu i od swojego gruntu. Wlatuje 50-minutowe expose przeciwko Meksykowi, bo ten nie stawił się na telefoniczne wezwanie prezydenta. Dajmy lampkę i zgaszę, bo wyglądam jak górnik.
A teraz będę wyglądać jak człowiek? A, kupowałem ci. W tam roku cały rok płaciłem za światło. I szanowny państwo. A teraz wypierdalaj z domu. I szanowny państwo. Dziękuję. Kochani moi. Konnowicz wewnętrznie rozdarty toczy łzy, bo rozum chce wyrzucić majora, ale serce chce go zostawić. Mamy tu naprawdę dogłębną walkę wewnętrzną głównego bohatera, który próbuje uniknąć przeznaczenia i najchętniej odsunąłby od siebie ten kielich, którego odsunąć już nie sposób. Z bólem serca. Gdzie? Ty się zadowolony jesteś? Z bólem serca. Święta, nie święta, urodziny, wszystko ja robiłem. A teraz wypierdam. Z bólem serca to robię, płacząc. Tak muszę zrobić. Pragnęłaś od dawna. Święta będziesz sam spędzał. Tak muszę zrobić. Z bólem serca to robię. Z krwawym sercem. Tak wołałeś. Sprawy nie sprawy, ja był twój zawsze główny bronił. Napadli, a ja cię bronił. A i w dupie to masz teraz. Z bólem serca to robię. Z bólem serca to robię. Z bólem serca. Więcej nic nie mam do powiedzenia. Bo nie chcę tego zrobić. Nie jak chcę. Pragniesz. No ja wcześniej wszystko robiłem. I ściany były myte w kuchni i było sprzątane, no to było odkurzane, a ty jak buty nałożysz, to w butach to już tam siedziłem. Wielbicielki, wielbiciele, co mam zrobić? Poradźcie mnie. Wyprowadzić. Gdzie on będzie mieszkać? Gdzie? Ile razy ty już do tego zgłaszałeś o wymeldowanie mnie? To... Bo to młodzież z wykopu taka bandycka mordercza robi. Tak, o, śmieci powyrzucali. A i straż miejska zatrzymała całe te, a ja byłem w innym miejscu i pytali się o tym. Ja mówię, nawet ja nie wiem gdzie to jest, ja tam nigdy w życiu nie byłem. Następnie odbywa się przesłuchanie Meksyka pod zarzutem powątpiewania w to, iż prezydent jest autorem placu zabaw na szkolnej. Conan próbuje skłonić Meksyka do przytaknięcia mu, że to on tu zrobił wszystko. Całe te, wychodził drogę do urzędu, nadzorował roboty i tak dalej, i tak dalej. To ja nie zbudowałem, ja nie rządziłem i mówią, ja powiedziałem, że ty przychodziłeś się prosić, żeby ja to zrobił. Czy to prawda, że ty przychodziłeś się prosić do mnie, a żeby ja... Oczywiście tak, był apel o to, że jeżeli masz szansę, Krzysiek, to zrobić, oczywiście, że tak, to jest prawda. Czy to jest prawdą, czy... Jest to prawdą. Wiele razy przychodziłeś się prosić się o to. Tak, bo uważam, że u nas ktoś dobrą robotę zrobił. Nie wiem kto, bo ja nie mam tego na piśmie u ciebie. Nie mam tego na piśmie. Słuchaj, Krzysiek i tak samo widzowie. Ty nie robił. Ludzie robili. Ja zaraz pęknę. To nie pęknę, no, tylko odpowiadaj na pytania. Nie mam dowodu, słuchaj, że to ty robiłeś, bo ty mi na piśmie nic nie pokazałeś, więc ja nie mogę stwierdzić, że to jest twoja inicjatywa, jakby to się mówić, i twoja sprawa. A jak, przepraszam bardzo, przerwę tobie, Meksykanie, a jak pokażę pismo od prezydenta miasta Białegostoku, że do mnie pismo takie wpłynęło, Oczywiście! Chwileczkę! Też nie wierzyłeś, że miałem i mam pradziadka Piłsudskiego, aż udowodniłem certyfikatem, że sprawiedliwie jestem tym prawnukiem, przepraszam, pradziadka Józefa Klemensa Piłsudskiego. Sam tego nie robiłeś, nie budowałeś, nie miałeś ekipy, która budowała, no taka prawda. Nie kłamy. No i nie za. No właśnie, nie za twoje pieniądze, tutaj major dobrze powiedział, nie za twoje pieniądze. Ale pod czyim nadzorem? Pieniądze, a nadzór ja nie wiem kto prowadził. Bo ja ciebie tam nie widziałem, kurde, na budowie. Ja nie muszę chodzić. Ja raz tylko zajdę i ludzie mają wykonywać robotę. No to wykonują! No, kto chodził, wydepczał nogami do urzędu, do zarządu dróg, do. Wszystko tak depczesz do zarządu mienia komunalnego. Kwiatki nie porosną. Do zarządu mienia komunalnego. Kto chodził? Nie wiem. Ogrodnik. O, no major dobrze powiedział. Ogrodnik chodził? Jaki ogrodnik, majorze? Jaki ogrodnik?
Proszę powiedzieć, bo powiedziałeś ogrodnik. To się wypowiedz, jaki ogrodnik? Imię, nazwisko jego. Ogrodnik? Tak. No to... Jaki ogrodnik? Zadane pytanie tobie, majorze. Jaki ogrodnik? Przepraszam, ogrodnik. No, nie, jaki ogrodnik? Nie jesteś ogrodnikiem. Ale jaki ogrodnik? Imię, nazwisko jego. Skąd to ja mogę wiedzieć? To jak nie jest wiesz, pełno to... Jest takie przysłowie. Jak nie wiesz, to nie gadaj lepiej. No, a ty na mnie głupot nie gadaj. Ja na ciebie głupot nie gadam. Nie. No, no. Gadaj. Dobrze. Kurde, bo ja pęknę ze śmiechu. I powiem, nie pęknę ze śmiechu, tylko na ten pytanie. Ty nie jesteś ogrodnik. A kim jestem? Budowlańcem? No nie wiem, kim ty jesteś. Dla ludzi. Dobra, dobra. Dla dzieci buduję takie boisko i wszystko. Wykonuję. Zajdzie i pod moim nadzorem wykonują drogi i wszystko. 19 marca Meksyk obejrzał dosyć stare expose Krzyśka, w którym Conan opowiadał, że Meksyk to w ogóle nie był w wojsku, że kłamie, jest fałszywym pułkownikiem, Hustep to w ogóle pożyczył, prawda? Więc no, Meksyk rozdrażniony tą sytuacją nagrywa ripostę, którą chciałem poruszyć. No muszę zripostować pana Krzysztofa. Coś ty się upieprzył do tej książeczki. Chłopie, ja teraz będę przewalał wszystkie dokumenty, bo ja nawet nie wiem, gdzie on, w którym on na miejscu leży. Przywalał wszystkie dokumenty, przywalał, nie wiem, no, robił, tak zwany robił kipisz na swoim pokoju, żeby tobie pokazać książeczkę. Weź ty się, człowieku, trochę puknij w ten łebek swój. Tak, chustę pożyczyłem, leży u mnie do dzisiaj, pożyczona oczywiście jest. Zdjęcia sobie na komputerze zrobiłem. Ty coś, kurde, ty coś bierzesz? Najpierw ty nawet nie umiesz słowa riposta powiedzieć, bo oglądałem ten materiał, a poza tym ten drugi 46 minut, kto to będzie oglądał? Człowieku, weź ty się zastanów, się ogarnij trochę, bo siedzisz, gadasz, potem nagle ryczysz, bo ja patrzę, chłopie, że z tobą, no nie da się normalnie, kurde, współpracować, nie? Tu na mnie jedziesz, że ja kłamię, że oszukuję, że tak dalej, że chustę pożyczyłem, że zdjęcia sfałszowałem, nie? Już do mnie dzwonisz i żebym odebrał, to by było, no weź przyjdź Meksikano, albo byś powiedział Jarek, albo Meksikano, no. No stary, no weź ty się ogar trochę zrób z sobą, bo naprawdę, ty to jest żenujące, no. I co, ja mam ci pomagać? Wkurzę się, to w ogóle nic ci nie pomogę i będę miał w nosie. Major ci nie pomoże, ja ci nie pomogę. Kto ci pomoże? Łoś? Ciekawe, czy w ogóle był wczoraj? Jak łosia ktoś nie przywiezie, już nie będę mówił kto, to łoś do ciebie nawet nie zawita. Ty mi pokaż zdjęcia z wojska. Pokaż mi zdjęcia z wojska, bo książeczkę można kupić. Byłeś w wojsku, nie masz pamiątki żadnej? Aj, pokaż mi chustę, bo ty pewnie staluchem byłeś. Staluchem nieobciętym nawet. Czyli kurde stalowy byłeś, tak mi się wydaje. Bo masz taki pokrój charakteru swojego. Byłeś stalowy, bo żebyś nie był stalowy, to się z chustą z wojska wychodzi, jak jest się... Na fali się siedzi. To się z chustą wychodzi. U nas wszyscy, którzy byli na fali, wychodzili zawsze z chustą. A gdzie twoja chusta? Staluchem byłeś, zwykłym staluchem. Regulaminowcem pewnie. I do kogo ty tutaj fikasz? Ciebie tym kurde bym zniszczył w tym wojsku, spompował i codziennie miałbyś służby. Codziennie. I nikt by nic nie zrobił w tym temacie, bo każdy by wiedział, że jesteś stalowy. Przy okazji zahacza o temat sprzedaży oplastry. Widzisz, ja tak myślałem, że tak się skończy, major, że tak się skończy właśnie te twoje upodobania samochodowe, tak bym to nazwał. No bo jak inaczej nazwać? Wiedziałem, że w końcu go sprzedasz, bo po pierwsze nikt mądry nie kupuje samochodu, nie mając prawa jazdy, bo żebyś jeszcze miał prawo jazdy, przepraszam. No to słuchaj, no to pewnie byś jeździł i tam przytankował i tak dalej. Wpakowałeś kupę kasy, no ale nie sądzę, że tyle odzyskałeś, nie? Tam zaś się mówiłeś mi, że tam koło 1800 dostaniesz, nie? No bo to, nie no, major, mówię z całym szacunkiem, to przecież to było od razu wiadomo, nie, że to jest nielogiczne. Nielogiczne jest kupować samochód, nie mając prawa jazdy.
21 marca na kanale Meksyka pojawia się Mario z krzaków w tragicznym stanie. Telepiąc się, mówi, że życie boli i bardzo oszczędnie opowiada, jak to go w ostatnich dniach melanż ponosił do Ełku i innych miejsc, a nawet nie ma pojęcia, jak tam się znalazł. Makabra. W porannym Jarek mówi o tym, że na szkolnej robi się naprawdę gorąco, a Konon rzucał się wściekły z łapami do majora. Również tego dnia zarejestrowano zbitą szybę w Belwederze. Na początku panowie są pełni profesjonalizmu i nie dają po sobie poznać zdenerwowania zaistniałą sytuacją. Zapewne ktoś im podszepnął, że jak będą się denerwowali, to dalej widzowie będą im tak robić. No, właśnie chciałem powiedzieć, że ogółem nie sprzedałem Opla, tylko czołg bojowy sprzedałem. A po prostu jak sprzedałem, nie było mnie, po prostu ktoś po prostu był zamach z pancerfaustów walili i po prostu jak przybiło kuloodporne, że ciężko, to musiał być taki duży pocisk, a jak walnął w ścianę, o tam w kuchni, to odbił się i wpadł do kosza od śmieci, a Krzysiek po prostu wyniósł na złom. To jest prawda, szanowna pani, musiałem sprzedać ten pocisk i dużo pieniędzy wziąłem. Zobaczcie, jaki pocisk leciał i... Dobrze się nie trafił. A majora nie było u domu. Ale chwilę później już nerwy puszczają. Pójmowie. Proszę nie przyklinać. O, właśnie daję na szybę. Na jedno okno. A na drugie? A to ja mam, to ja wybiłem? I trzeba było namawiać. O, namawiać. Tak? Powiedziałem, że kupiłem dwie szyby. Tak. Faktura na moje nazwisko ma być, bo ja to wstawiłem. To wieś! To wieś! Ja czekam na dziennicowego. Zrobicie to tutaj, myślisz, powiezie? Ja nie mam pieniędzy. To nie to chuj obchodzi! Proszę nie przeklinać! To chuj obchodzi! Winą za zbicie szyby przewodniczący w krótkim czasie zdążył obarczyć Zjabła, Majora i Kargula. Wszystkich tych trzech naraz, każdemu przypisując oczywiście samodzielne sprawstwo. 22 marca bieg wydarzeń przebiera niespodziewany obrót. Służby miejskie wchodzą na teren szkolnej 17, stwierdzają ewidentne zabiedzenie Nera i zabierają psa do schroniska. A Krzysztof trafia na dołek, w którym spędza najbliższe 24 godziny. Zdjęcia Nera, jak i jego warunków bytowych są szokujące i przewijają się w gazetach, których nagłówki krzyczą o zatrzymaniu Kononowicza pod zarzutem znęcania się nad zwierzętami. Widzowie są wściekli i żądni warmiańskiej krwi. Nikt nie podejrzewał, że pies jest w aż tak opłakanym stanie. Według mojej teorii mieszkańcom Belwederu po prostu nie chciało się wychodzić w zimowy chłodek z ciepłego domku, a czasem wręcz zapominali o istnieniu zwierzęcia na podwórzu i stąd tak tragiczna sytuacja. Tego samego dnia Meksyk odpowiada na zarzuty, że miał swój współudział w tej tragedii poprzez swoją bierność. Dwa lata temu chodziłem do Konona, to słuchajcie, ten pies się trzymał bardzo dobrze. Był gruby, wypasiony i tak dalej. Nie wiem, co się stało przez rok, bo przez rok ponad nie chodziłem, dopiero niedawno zacząłem. I zauważyłem, że ten pies no trochę kiepsko wygląda. Kiepsko wygląda. Tam zarzucasz, czemu ja tego nie zgłosiłem. Słuchaj, to nie mój pies, ja rozumiem. Mój pies, moje dwa jak były, no bo jeden tu już padł, zdek, no bo miał cukrzycę. To są zadbane, no. Ja zauważyłem, ale Konon, powiem ci szczerze, że nie chciał, żebym podchodził do psa. Ja już wiem dlaczego. On był w stanie agonalnym. Nie chciał, żebym ja podchodził do niego. Nie chciał. Wręcz na odwrót, nie pozwalał mi. Mówił do mnie, nie chodź do psa. Taka prawda. A jeżeli jestem na czymś podwórku, no to niestety muszę przyjąć te zasady danej osoby, nie? Nie mogę tak sobie iść, gdzie chcę. Na przykład na dach wchodzić albo psa oglądać, nie? On się tego bał, bo ja zobaczyłem tego psa i faktycznie on był w stanie, no, nie do poznania. A ja mówię,
Ja ponad rok nie chodziłem do Konona. Ponad rok, słuchajcie, ponad rok. I Krzysiek nie pozwalał mi chodzić do tego psa. Absolutnie. Ja dopiero zacząłem z nim nagrywać, to dopiero teraz zobaczyłem. Bo 2 lata temu ten pies w miarę dobrze się trzymał. Fakt faktem był na smyczy, uwiązany i tak dalej. Też te gówno się wolało tam, to prawda. Ale zdarzało się, że Konon przy mnie sprzątał. Nie wiem, może będzie Konon miał w końcu nauczkę, kurde, jakąś, nie? Dobrze, Nero na pewno będzie miał lepiej teraz niż miał. Lepiej niż miał. Mówię, wszystko co nagrywam to jest fikcją. Że faktycznie oni przestali, kurde, sprzątać nawet. To fakt. Właściwie ja, jak byłem w listopadzie ze sztabem, to akurat jakoś się złożyło, że Konon poszedł do domu chyba po marynarkę i zostawił nas na zewnątrz. Spontanicznie więc podeszliśmy do Nera, bez jakichś szczególnych planów, po prostu no, stwierdziliśmy, że zobaczymy, co tam u niego. Wtedy jeszcze miał, no, posprzątane na pewno, też wagę miał w miarę normalną, no może normalną z lekkim minusem, ale nawet w procencie nie przypominało to sytuacji zastanej na marcowych zdjęciach z uwolnienia Nera. Co ciekawe, jak Konon zobaczył, że jesteśmy przy psie, bardzo się zezłościł i kazał nam odejść. Jak spytaliśmy, skąd ta nerwowość, to tłumaczył, że ludzie robią mu zdjęcia i wyzwaniają na policję. Oczywiście próba rozmowy, że trzymanie psa na łańcuchu jest tragicznym pomysłem, na nic się nie zdała. Przypomnijmy może jeszcze, dlaczego Nero trafił na łańcuch. Trafił tam, bo sąsiedzi zgłaszali do straży miejskiej, uwaga, uwaga, że pies szczeka. I im się to nie podoba, że pies szczeka, więc strażnicy miejscy znaleźli takie genialne rozwiązanie, które polecili Kononowi, aby psa uwiązać na łańcuchu i wtedy pies przestanie szczekać, no wiadoma sprawa. Od tego właśnie zaczęła się niewola belwederska biednego Nera. No ale już nie odpływajmy tak daleko, bo przede wszystkim winnym za to, co się z psem stało, był oczywiście oficjalny właściciel, czyli Krzysiek, który powinien obowiązkowo dbać o swojego zwierzaka. A w drugiej kolejności oczywiście zameldowany mieszkaniec Belwederu, Major. Gdyby Major płacił Kononowi co miesiąc czynsz i był tam tylko na zasadzie wynajmu, to faktycznie nie jego dom, nie jego problem, nie jego pies, nie jego odpowiedzialność, on czynsz i podatki płaci oraz ma działalność. I wtedy można by powiedzieć, że wszystko okej, tak? Jednak jako, że nie płacił czynszu, a był zameldowany na stałe, to był również współodpowiedzialny za to, co tam się działo. I z dzisiejszej perspektywy jestem zaskoczony, że nie został chociażby powołany w charakterze świadka w tej sprawie. Na szkolnej od początku wielkim problemem był brak ustalonych reguł, na jakiej zasadzie Suchodolski tam funkcjonuje. Doprowadzało to do wielu spięć i afer, ale przede wszystkim rozmywało odpowiedzialność za utrzymanie domu, nawet już pal licho z tym sprzątaniem, ale chociażby w kwestii rachunków i za każdym razem chłopaki musieli dojść totalnie do ściany, żeby w końcu coś ustalić. Jak były rachunki za prąd, to Konon nie chciał płacić, bo jego zdaniem to lokator opłaty powinien robić. Major natomiast wychodził z założenia, że to nie jego dom, on tu tylko tymczasowo mieszka i za nic nie będzie płacił, bo jutro go tu po prostu może nie być, przecież Krzysiek może go w każdej chwili wywalić. No i panowie tak się przerzucali odpowiedzialnością za płatności, aż w końcu wyłączono im prąd. Właściwie regularne opłacanie światła zaczęło się dopiero po interwencji Pawła, który spłacił im zadłużenie i nakazał Majorowi dorzucać się do funkcjonowania domu, w którym mieszka. Domyślam się, że w podobny sposób w chwili zimowego chłodu i skłócenia postąpili z Nerem i dlatego wyszło jak wyszło. Jednakże ta sytuacja dla psa była szczęściem w nieszczęściu, bo jak mogliśmy zobaczyć na późniejszych filmach, Nero w schronisku ma więcej możliwości ruchu niż w Belwederze na łańcuchu. I na pewno jest regularnie karmiony, nie wspominając o sprzątaniu. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.